Split Second Velocity. Dzień trzeci, czwartego epizodu. Błagam, gro, zrób wszystko, żeby tylko przeszedł to wszystko. Nie, żebym przeszedł te dwa wyścigi bez stresu. Tylko o to proszę! Naprawdę, to co się wczoraj działo, to... No, naprawdę, bez komentarza. No fucking comments. Ale spoko, mamy detonator. Mamy do przejechania trasę w czasie minuta 49. W tym oto samochodzie. A zatem jedziemy! I co nas tam czeka? Przekonajmy się. Ale póki co wdepnijmy gaz do dechy. Autko już ładnie zasuwa z tego co widzę. Wow, wow, wow. Okej. To było jeszcze w miarę spoko do opanowania. Wow! I już to dzień dobry, ten wóz się ślizga? No naprawdę. No nie będzie łatwa maszyna do opanowania. Okej, tu się chyba ktoś włamał do banku z tego co słyszałem. A zatem jedziemy, tylko to auto strasznie jest nadsterowne i wpada łatwo w poślizgi. Nie no, nie ma wata, da się tu wyczuć nadsterowność. Silnik z tyłu, pewnie napęd jeszcze na tylne koła. Dobra, teoretycznie powinien być już w połowie trasy. A praktycznie nie wiem jak jest. Ooo, to nie wygląda za dobrze. Ale coś mi idzie póki co podejrzanie gładko, nawet wam powiem. What? Ale spoko, może jeszcze zdążę. Warto mieć tą nadzieję. Zresztą wiecie, detonator to trzy podejścia moje na wizji. Ale teraz póki co wypadałoby się maksymalnie skupić. Zostało mi jeszcze pół minuty niecałe. Może zdążę dojechać w tym czasie. Okej. Aha, to się wysadziło. Dobrze, że tu przez tą stację nie pojechałem. Spoko. Pewnie jeszcze pociąg tam będzie na końcu. Wow, 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 wow. Tak, wiedziałem. Pociąg. Niedaleko już meta, 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 meta. Prawie. No, piękna zapowiedź tego dnia. Już na dzień dobry. Pierwsze miejsce. Już od razu wygrana. Zatem jedyne co nam zostało to elitarny wyścig. Okej, teraz pozwólcie mi to, że spokojnie to przeskoczę sobie i wezmę udział w tym oto wyścigu. Biorę Hanzo GT, dam mu jeszcze jedną szansę najwyżej. Niech stracę. No i oto jest wyścig elitarny numer 4. Jak wygląda sytuacja w tabeli? 23, 18, 18. No będzie tu zażarta walka o drugie miejsce, wam powiem. Może będą jeszcze próbowali zaatakować pierwsze? Ale już widać mniej więcej kto tutaj będzie się liczył w rywalizacji. Zatem już wiecie co się będzie działo. Ognia! No i jedziemy. Walczymy o pierwsze miejsce. Ponownie. I tak jak mówiłem, to będzie na zasadzie takie miejsce jakie zajmę, to takie będę zajmował. Nie będzie żadnych powtórek. Okej, jest trzecie miejsce póki co. Wow. Ktoś się tam biedny rozbił. Odnoszę wrażenie, że warto było dać szansę temu autu. Ale tu już pokazałem ci, niestety nie zdążyłem, mała. Tu mi raczej by to nic za wiele nie zrobiło. Wow, jestem drugi w ogóle. Ale beka. Drugie miejsce. Dajcie mi się przecisnąć. A to już widzę. O! O, to chyba było głupie. Chociaż... Uuu! Powtórka, powtórka. Wow, jeszcze z tego cało wyszedłem. Zatem...
Naprawdę, już gonimy lidera. A nie, 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 nie! Kurde! Recek debilu! No naprawdę, to co ja zrobiłem, to jakaś maniana. Nie, o! Kogoś się udało tam rozbić? Wow! Łocho, co tu się dzieje? No. Tyle eksplozji to jeszcze tu nie było, naprawdę! To co się już na starcie dzieje, no... O, o, o! Aha, to były zniszczalne akurat barierki, myślałem, że... będą one takie super odporne na wszystko, raz, dwa... Tylko dwa auta rozbite? No naprawdę? Żal! Po prostu żal.pl. Ale dobra, już się kończy drugie okrążenie i ostatnie! O, fuck! Spiesz się, tempo, 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 recuś! Okej, rywal rozbity. Muszę zająć przynajmniej trzecie miejsce, żeby się zakwalifikować do kolejnego epizodu, fuck! 270 sekundy do mojej furtki do epizodu 5. O, 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 a, a, a! God damn it! Dobra, dobra, dobra! Może teraz, może jakiś pokaz siły albo coś? Dajcie mi taką możliwość! Tylko o to proszę. Naprawdę, o niewiele błagam was. Fuck! Fuck! Jeszcze 5. miejsce zajmuję, no naprawdę! Już naprawdę gardło mnie boli od tego gadania, od tego komentowania! Jezus Maria! 4. jestem, 3 sekundy do 3. miejsca, what the fuck! Muszę go dogonić, muszę go dogonić, muszę wygrać ten wyścig! A przynajmniej zająć 3. miejsce! Pokaż siły, dawaj, rozbij go, nie rozbił się, what the fuck, Jesus balls! Nie, 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 ja się nie zgadzam na to, ja się nie zgadzam na to, by on zajął miejsce przede mną. Ja się po prostu nie wyrażam na to zgody, absolutnie, może teraz jest! Rozbiłem go, ale tu już dwóch rywali za mną jest, to w horyzoncie, nie, nie, jakim horyzoncie, what the fuck, co ja gadam, już naprawdę. Tracę jakby ciągłość mowy, nie wiem. Tracę słowa! O! To lepiej nawet brzmi! Okej, okay, ten się nie rozbił, tylko jeden się rozwalił! Nie, 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 nie! Oh shit! Oh shit! Będzie chyba tylko trójka! Będzie 3. miejsce, jeśli w ogóle coś będzie! Ach! Jeszcze nie zdążyłem z pokazem siły! No trudno! Od nowa, gdyż wiecie, 3. miejsce trzeba by dostać się do kolejnego epizodu. Ognia już nie będzie niestety teraz, w sensie tego okrzyku przy starcie. A zatem jeszcze raz próbujemy, drugie podejście. No żeby do drugiego wyścigu, żeby do drugiego... A, kurde, nie umiem już mówić, naprawdę. Co ja to miałem powiedzieć? Żeby robić powtórkę już przy pierwszym elitarnym wyścigu. A, kurde, naprawdę, nie umiem już mówić. Po prostu emocje biorą górę. Okej, okay, może teraz? O, teraz się coś ugrało. 3 złomy. Dobra, może teraz, może się uda. Ała. Mój lakier. Dobra, o, teraz tu będzie szansa na coś. Okej, okay, jeden pad. I tylko jeden. Wow! Jak to możliwe, że ten... że ten sam... większy gabarytami samochód, ten pick-up... Nie, kurde, jaki pick-up? Ta terenówka się rozbiła, a ja nie. Wyjaśnijcie mi to, proszę bardzo. Apeluję was o to, żebyście wyjaśnili te okoliczności. Rozbij się, rozbij się, rozbij się. Nie roz... O, a jednak się rozbił. Ale tu kurde, 3. miejsce dopiero. O. Jest 3. Drugie miejsce. Zatem gdzie jest lider? 6 sekund do lidera, no naprawdę. Nie, nie wierzę w to, nie wierzę w to, co się dzieje. Które się aktywuje tutaj? Okej, okay, tu nic. Dobra, 3. miejsce. Rozbij się. Oh yeah! Dobra, teraz spokojnie na tych zakrętach, na tej szykanie tutaj. 5,8 sekundy. Jazda, jazda, jazda! Goń go, goń go, goń go! Gdyby tylko miał nitro albo coś w tym stylu. To by się naprawdę teraz niezmiernie przydało. O, ale mam pomysł, mam pomysł. Niech tylko się pasek siły naładuje do pełna. Jest! I... niespodzianka! 252 yardy. Wow, ostatnie okrążenie. Tak, dotarło. I powtórka. Jedziemy!
Żyjemy do przodu! Pierwsze miejsce! Prowadzę! Jestem pierwszy! Teraz tylko muszę to utrzymać! W 90 sekundy! Jezus Maria, jaka mała strata! 1,3 w powietrzu. O, fuck, już mnie wyprzedził! O nie, ja na to nie pozwolę! Ja nie pozwolę, żeby ktoś inny był na moim miejscu, na moim zasłużonym pierwszym miejscu. Chociaż nie do końca się zasłużyłem na to pierwsze miejsce, ale... Jest rozbity! Pierwsze miejsce! Prowadzę! Ktoś tu aktywował ten budynek tutaj! Nie rozbij się, nie rozbij się, nie rozbij się, nie... Okej, drifting! Okej. Żeby chociaż jakiś skrócik był. No, rywale są za mną! Rywale nie odpuszczają! Naprawdę, są emocje! Są te emocje! Tylko żeby teraz nikt nie aktywował tego za mną. I dziękuję! Dziękuję bardzo! 1,5 sekundy niecałe! Obym tylko dał radę! Obym tylko wytrzymał to napięcie! Obym tylko dał radę! Obym tylko przetrwał to! Może jeszcze ten nie wyprzedził. Może się uda... O! Jest! Znowu pierwszy! Ach, ta zażarta walka o pierwszą pozycję! Naprawdę, nikt nie odpuszcza! Tutaj wręcz tłum ludzi za mną! O, fuck! Dobra, teraz spokojnie, na tych szykanach tutaj! O, dokładnie, tak jak teraz! Chociaż nie do końca to się zrealizowało tak, jak to chciałem! Okej, okay, jeden rozbity! Dawaj! Okej, okay, rozwaj! O! To się obozy zawaliły? 4 złomy! Czekajcie! Pierwszy raz to widzę! Jaki glitch! Jaki bug! Nie, naprawdę, pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją! Poważnie! Po prostu cała droga jest zablokowana! Nie, trzeba ten wyścig od nowa powtórzyć! Ja nie mogę, już nawet gra nie wyrabia! Kto by się spodziewał takiej sytuacji, no naprawdę! Dobra, od nowa, ostatni raz już, dobra, i oby nie spotkała się jakaś paskudna sytuacja! Oby się nic nie wydarzyło teraz! Takiego, co by uniemożliwiło dotarcie mi do mety. Za wcześnie. Zdecydowanie za wcześnie. O, może teraz coś? Okej, 2 złomy. I tak, 4! Wow! Ale Livewire się utrzymał. Livewire się utrzymał, ale nie wiem, czy ten stan długo potrwa, gdyż aktywuję teraz ten pokaz siły. O, dokładnie. O! Jeszcze ktoś tu aktywuje. Aktywowała właśnie tutaj pokaz siły, ale to mnie nie wytrąciło z równowagi. Już mnie wyprzedzają, oni są szybsi ode mnie. Nie wiem, jak oni to robią. Poważnie. A może teraz coś? Czekam na odpowiedni moment. Okej, okay, Raptor się może rozbije. A chyba się jednak uratował. No, ledwo, ale mu się udało. Okej, okay, teraz cóż? Rozbij się. Rozbił się. Udało się. Teraz jeszcze tylko Raptora i zdobyć... A, będzie ciężko o tą przewagę. Naprawdę, będzie ciężko. Będzie wręcz hardkorowo trudno. Wow. Okej. Jest, pierwsze miejsce. Nie driftuj na tej sekcji. Na tej szykanie. O, dokładnie. Dokładnie o takie coś mi chodziło. Jest gicior. Aha, beczka z nieba, która mnie konkretnie wytrąciła z równowagi. Tak, ładuj mi to. Aha, trasy już nie zmieni niestety. Wow! Tego jak podbiło do góry, zrobił 360 w powietrzu. 3,7 sekundy do pierwszego miejsca. Okej, dotarło. Aha! Okej, sytuacja opanowana. Powoli już mi się wyczerpują możliwości kreatywnego komentarza. Zatem mogę powoli milknąć, mogę się powoli uspokajać. Ale z drugiej strony, jak tu się uspokoić, skoro tutaj ciągle przeciwnicy napierają, a lider cały czas się oddala. Okej, 1, 2.
No! Okej, 6 sekund! 6 fucking sekund! Dobra, tutaj odpalenie pokazu siły mi nic nie da. Co najwyżej tylko trochę zdemoluje trasę. Ale w sumie... Chociaż nie wiem, jakby się zachował tutaj Cobretti. Vortex. Nie no, bo miałem na myśli ogólnie to, że... No nie wiem, czy... Dobrze by było, że akurat dałem temu autu szansę znowu. Dobra, trzecie miejsce. Gdzie jest lider? Dajcie mi lidera! Okej. Wicelider rozbity. Teraz ja nim jestem. I gonię prowadzącego. 4,3 sekundy. No, przybliżam się. Jestem coraz bliżej. Okej. Ta ekspresja jakoś specjalnie nie wzruszyła mój samochód. O, fuck. Nie. Aaaa! Znowu Raptor z przodu. Rozbiję go. Skasuję. Goddammit. Dobra, trzecie mi. A! Jak rozbiłem D-Hammera. No i trzecie miejsce, niestety. Ale cóż, mówi się trudno. Ale z drugiej strony, to nam tylko podkręca coraz bardziej rywalizację. No, fajnie, fajnie. Poziom trudności nam rośnie. 130 kredytów, żeby drukować Hanzo Bayonet R. No ciekawe, co to będzie za samochód. Jest, zakwalifikowałem się do następnego epizodu. Fuck yeah. No i jak się prezentuje tabela? Głos, ludzie, jak on mnie odstawił? Oh shit! 3 punkty przewagi! 3 punkty! Nie, to teraz naprawdę będę musiał się postarać po prostu. No jak widzicie, został nam jeden epizod, także już wiecie, co się wydarzy. Już wiecie, co się mniej więcej będzie działo w kolejnym epizodzie. Także dziękuję wam wszystkim serdecznie. Ten epizod był naprawdę ciężki. Był on naprawdę bardzo trudny dla mnie. Nie tylko ze względu na rywalizację, ze względu na zaciętość przeciwników, ale też ze względu na to, że musiałem po prostu powtarzać wiele wyścigów naprawdę po parę razy. Ale przy okazji odkryliśmy też dość ciekawego glitcha w grze. Zatem dziękuję wam wszystkim serdecznie za śledzenie tego epizodu. To było Split Second Velocity. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem! W następnym Split Second warto będzie spojrzeć w niebo.